Po co tam lecimy tak w ogóle? To sygnał SOS, Rocket. Możliwe, że ktoś umiera. Nie, no to czaje, ale co z tego? Trzeba mu pomóc. I bo może ten ktoś kopsnie nam trochę co nieco za fatygę. Choć to inna sprawa. Tak, to inna sprawa, ale wiesz, jak nie będzie chciał płacić... Rąbniemy mu statek. Dokładnie! Bingo! Tak jest! Wycieraczki! Weź pilno! Zetrzyj to! Jakim cudem ten facio w ogóle jeszcze dycha? To nie jest żaden facio. Ty jesteś facio. To jest mężczyzna. Przystojny, pięknie zbudowany. Tak samo jak ja. Właśnie żartuj, Quill. Jesteś zbudowany jak worek smalca. Ja, jasne. To prawda, Quill. Przybrałeś na wadze. Co? Gamora, sądzisz, że jestem... Jakby skrzyżowanie gladiatora i anioła. Wow! Dzięki, że mi mówicie. Okej, kupię se Orbitreka. I może wiosełka. Ponoć ketle czynią cuda. Tylko ich nie zeżryj, bo ci zaszkodzą. Jakby był cały zrobiony ze stalowych włókien Kotati. Przestań go masować, dobra? No, pobudka. Wstań. Wy coście za jedni? Twój ojciec zabił mi brata. Będzie dym. Gwoli ścisłości jej ojczym i nie znosi go tak samo jak ty. Rodziny się nie wybiera. Mój ojciec przed śmiercią wyznał mi, że mam przyrodnią siostrę, bestię, którą musiał uwięzić. A potem wróciła do domu. Wydubała mi oko, więc musiałem ją zabić. Ale takie jest życie, nie? Los bywa przewrotny. Rozumiem twój ból. A ja to nawet bardziej, jak wiesz, ponieważ nie chcę się licytować, ale też przeszedłem niejedno. Mój ojciec zabił moją matkę, więc ja musiałem załatwić jego. Łatwo nie było. Pewnie nawet trudniej niż zabić własną siostrę. Co ciekawe, ja nadal mam dwoje oczu, także... Potrzebny mi młot, nie jakaś łyżka. Lepiej widzę. Dobra, jak to się otwiera, jest do niej jakiś czterocyfrowy kod, może... Data urodzin. Co ty robisz, Zabieram kapsułę. Hej, wolnego! Nic z tego, gdyż jest to nasza kapsuła, a nie twoja, kolego. Quill, czy ty sobie właśnie głos obniżasz? Nie. Tak. Naśladujesz to bóstwo. Zdaje wam się, wcale nie. O, znowu to zrobił! To jest mój zwykły głos! Ty ze mnie drwisz? A ty drwisz ze mnie? Przestań, dobra, możesz mnie nie wkurzać. On mnie próbuje małpować, fajans. Przestań w tej chwili, tracę cierpliwość, to on małpuje musimy mnie. Musimy zatrzymać Thanosa, co znaczy, że musimy się dowiedzieć, gdzie go znaleźć.